Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Kolejne utrudnienia przy Piastowskiej. Wszystko za sprawą trwającej przebudowy ulicy. Tym razem zamknięto odcinek drogi od ulicy Kowalskiej do ulicy Bema. Objazd zamkniętego odcinka odbywać się będzie ulicami Parkowa, Armii Krajowej i Wincentego Pola. Inwestor jeszcze w lutym zamierza przystąpić do prac związanych z budową parkingu podziemnego. Remont ulicy Piastowskiej będzie kosztował blisko 20 milionów złotych. Urny otwarte. Mieszkańcy naszej gminy znów aktywnie wzięli udział w wyborze inwestycji, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Na kartach głosowania oraz poprzez formularz na stronie internetowej oddano łącznie ponad 18 tysięcy głosów. W chwili obecnej trwa weryfikacja, czy ktoś na przykład nie oddał większej niż dozwolona liczba głosów oraz czy spośród głosujących wszyscy byli mieszkańcami naszej gminy. Ostateczne wyniki poznamy 26 lutego. Trwa budowa gazociągu na działkach dla młodych przy ulicy Orzeszkowej. Swoje domy buduje tutaj ponad 20 rodzin. Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku gmina przymierza się do sprzedaży kolejnych działek budowlanych na preferencyjnych warunkach. To jeden z aspektów walki z migracją młodych ludzi do dużych miast oraz forma wsparcia młodych małżeństw marzących o własnym domu. Jak pokazują statystyki, pilotażowy program przynosi wymierne efekty. Młodzi z wielkim zapałem i entuzjazmem przystąpili do budowy swoich domów. My jako gmina staramy się jak najszybciej stworzyć im odpowiednie warunki do tego, żeby te nowo budowane domy jak najszybciej mogły być zamieszkane. W związku z tym, że ta pierwsza edycja dobrze się realizuje, będziemy przystępować do drugiego etapu tego programu. Na przełomie sierpnia-września powinniśmy ogłosić kolejny przetarg na działki w obrębie Zamłynia, ale też szukamy innych, nowych, atrakcyjnych lokalizacji. Chcemy wygospodarować około 25 działek, tak żeby w tym roku również taką samą ilość zapewnić młodym osobom chcącym mieszkać, zostać, przyjechać i osiedlić się w Nysie i tutaj żyć. Kolejne wielkie wydarzenie sportowe w naszej nowej hali. Już w marcu w prestiżowym pojedynku o Puchar Polski powalczą najlepsze kobiece drużyny siatkarskie. Finał imprezy zaplanowano w dniach 10-11 marca. Na otwarcie hali mieliśmy wizyty m.in. przedstawicieli zarządu Polskiej Ligi Siatkówki, zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i te kontakty zaowocowały tym, że mieliśmy już wtedy sygnał, że nasza nowa hala jest tak kameralna, tak ładna i jeszcze doping kibiców, który też zrobił na wielu gościach ogromne wrażenie, pozytywne wrażenie, sprawiło, że znaleźliśmy się w grze właśnie o to, żeby nad Pucharem Polski w Nysie popracować. Udało się, było kilka innych miast, które chciały wziąć tego typu wydarzenie do siebie. Udało się w Nysie i myślę, że jest to duży sukces i nas, ale myślę, że wielka gratka dla mieszkańców, bo to jest tutaj najważniejsze. Będzie się sporo działo i gala boksu zawodowego, teraz Puchar Polski, mamy też obietnice kolejnych związków sportowych, które chcą u nas na naszej nowej hali lokować swoje wydarzenia sportowe i to bardzo cieszy, bo hala była w całym dziesiątkę. Nowych hal, ładnych hal jest bardzo mało w Polsce tak naprawdę. A nasza zdobyła serce i umysły wielu, którzy decydują o tym, co gdzie w naszym kraju się odbywa. Tuż przy hali, która będzie gospodarzem finału Pucharu Polski, rozpoczęła się budowa boiska treningowego ze sztuczną murawą. Obiekt będzie gotowy w czerwcu bieżącego roku, a koszt inwestycji wyniesie blisko 1,5 miliona złotych. Na wakacjach gmina planuje również remont stadionu Polonii Nysa. Obiekt od lat czeka na niezbędne inwestycje w infrastrukturę. Klub korzysta już z zaplecza w hali Nysa. Od lat skutecznie pomagają Nysanom wrócić na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny został doceniony za swoją działalność. Nyski Pośredniak jako jedyny w województwie opolskim otrzymał nagrodę za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne podejmowane wobec bezrobotnych. Jesteśmy najlepszym urzędem wśród 16 urzędów pracy w Polsce wyróżnionych nagrodą specjalną. Jest to dla nas ogromna duma i ogromny zaszczyt, ponieważ jest to wyróżnienie ministra pracy. Jedno z najwyższych wyróżnień, jakie w ogóle mogliśmy otrzymać. Za to dziękuję całemu mojemu zespołowi, kierownikom, pracownikom, bo to również ich nagroda. Nyski Urząd Pracy mimo kolejnych nagród szykuje następne działania ułatwiające zdobycie zatrudnienia. W tym roku PUP mocno skupia się na promowaniu lokalnych przedsiębiorców. Od miesiąca lutego rozpoczynamy serię programów specjalnych, które będą dedykowane osobom długotrwale bezrobotnym. To, co zadziało się w ubiegłym roku, pozwoliło nam zmniejszyć liczbę, procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych w całej populacji, ale też już ogłosiliśmy nabory na wszystkie formy wsparcia dla pracodawców i rok 2018 w naszym urzędzie to rok, który będzie realizowany pod hasłem Pracuj w powiecie Nyskim. wszystkim. Badania, które przeprowadziliśmy pod koniec roku 2017 pokazały, że 67% badanych pracodawców naszego powiatu deklaruje wzrost zatrudnienia. I stąd, Szanowni Państwo, właśnie tworzymy taką bazę pracodawców na naszej stronie internetowej. Niebawem ukaże się cały katalog firm, które będą zwiększały zatrudnienie i potrzebowały osób do pracy w tym roku. Będzie to katalog taki, który będzie pokazywał, jakie to firmy, jakich kompetencji potrzebują, w jakich zawodach będą zatrudniać. Wszyscy zainteresowani będą mogli aplikować do poszczególnych firm. Będzie to takie działanie, jakie prowadzą prywatne agencje pośrednictwa pracy, czyli zanim jeszcze dojdzie do tego momentu już konkretnego naboru, chcemy to wyprzedzić i jakby przygotować zasoby pod zatrudnienie. Agencja Rozwoju Nysy zaprasza do nowej siedziby firmy przy ulicy Marcinkowskiego. Do tej pory do gmachu sąsiadującego z Urzędem Miasta i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeniesiono administrację zarządzającą m.in. mieniem komunalnym. W najbliższym czasie na drugie piętro zostanie przeniesiona także dyrekcja spółki mieszcząca się obecnie przy ulicy Ogrodowej. ARN interesantów przyjmuje w godzinach od 7 do 15. W poniedziałek na Nyskiej PWSZ rozpoczęła się sesja. Studentki kosmetologii już pierwszego dnia egzaminacyjnych zmagań mogły poczuć się jak na planie filmowym. Dziewczyny musiały bowiem wcielić się w charakteryzatorki i w ciągu zaledwie 2 godzin całkowicie odmienić wizerunek swoich koleżanek. Podczas egzaminu z wizażu ciekawych pomysłów i metamorfoz nie brakowało. Były postaci z bajek, komiksów, filmów fantazy, a nawet horrorów. Zobaczyliśmy więc nowe wcielenia kobiety kota, Wonder Woman, syrenki Pocahontas czy Neytiri ze słynnego Avatara. Część studentek chciała, by wykreowana postać wyrażała charakter modelki, inne wprost przeciwnie, stworzyły charakteryzacje będące całkowitym przeciwieństwem ich koleżanek. To jest Karolina, która jest tarantulą. Zajęło mi to w sumie troszkę czasu jednak, bo całe stworzenie tego odwłoku, który tutaj jest, w środku jest gąbka, która specjalnie musiała być klejona, obszyta materiałami. Makijaż to już była tylko taka korekcyjna sprawa. Ja się czuję świetnie, to jest w ogóle stylizacja na Klementynę z Pszczółki Mai. No i tak myślę, że charakterem pasuje. Tak. No i ten odwłok to jest po prostu... Zdecydowanie Karolina jest takim charakterystycznym pająkiem, tak. Czasem jest niedobra, ale generalnie jest miła, wszyscy się jej boją. Wydaje mi się, że bardzo to pasuje do Natalii, bo Wonder Woman jest taką postacią komiksową. Jest to postać kobiety silnej, właśnie niezależnej, takiej niezniszczalnej i idealnie wydaje mi się, że pasuje to do Natalii. Na zdjęciach też wychodzi bardzo super, naprawdę, jak postać typowo z komiksu. Gosia przedstawia postać seksownej, krwawej walentynki. Skąd taki pomysł? Skąd taki pomysł? Ponieważ zbliżają się walentynki i zamiast tak typowo nudnie, wszyscy zakochani na ulicach, Gosia mogłaby tak w takiej stroju wyskoczyć. Szczerze mówiąc, bałam się, jaki będzie efekt końcowy, ale naprawdę jest bardzo super, także jestem zadowolona. Używamy i standardowych kosmetyków oraz oczywiście jakichś farbek, które są przeznaczone właśnie do malowania twarzy. Fajne jest, no na pewno jest to jakiś ubaw i odskocznia od tych wszystkich egzaminów w ciągu sesji. Nie wiemy, ile dziewczyn odnajdzie swoje powołanie i spróbuje sił w branży filmowej, ale jednego można być pewnym: pomysłowych i kreatywnych studentów, a zwłaszcza studentek u nas nie brakuje.